Po ukończeniu tej lekcji będziesz wiedzieć, jakie są najważniejsze pierwiastki występujące w organizmach żywych. Które z pierwiastków występujących w żywych organizmach to pierwiastki biogenne i jakie jest ich znaczenie dla organizmów żywych? Jaką szczególną rolę w chemicznej budowie organizmów pełni węgiel? Jakie grupy związków chemicznych występują w żywych organizmach? Jakie są właściwości wody i jakie jest ich znaczenie dla organizmów żywych? To nieprawdopodobne, ale aż 60 z tych pierwiastków występuje w żywych organizmach, a około 20 w prawie każdym organizmie. Organizmy żywe składają się z kilkudziesięciu pierwiastków. Niektóre z nich stanowią główną masę ciała. Pozostałe występują w niewielkiej lub śladowej ilości. Aby się dowiedzieć, co to są pierwiastki, kliknij więcej. Pierwiastki biogenne, inaczej biogeny, wzięły swoją nazwę od dwóch greckich słów – bios – życie i genan – rodzić. Wchodzą w skład wszystkich organizmów żywych. Pierwiastki biogenne są niezbędne do budowy i prawidłowego funkcjonowania organizmów. Należą do nich węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, siarka. Pierwiastki biogenne budują związki organiczne, białka, węglowodany, tłuszcze i kwasy nukleinowe. O biologicznej roli tych związków dowiesz się w dalszej części lekcji. Zapoznaj się z podaną tabelą przedstawiającą biologiczną rolę pierwiastków biogennych. Pracy całego organizmu. Ich brak lub niedobór wywołuje poważne objawy chorobowe, np. niedobór jodu. Wywołuje choroby tarczycy, ponieważ pierwiastek ten jest składnikiem hormonu tarczycy. Fluoru wywołuje próchnicę zębów. Chromu powoduje złe przyswajanie glukozy i wzrost cholesterolu we krwi. Kobaltu jest przyczyną anemii, gdyż ten pierwiastek wchodzi w skład witaminy B12. Niektóre pierwiastki występują w milionowych częściach masy organizmu. Nazywamy je ultraelementami. Ultra oznacza poza czymś, po drugiej stronie. Należą do nich złoto, AU, srebro, AG, rad, RA, selen, SE, wanad, V, rtęć, HG, stront, SR. Rola ultraelementów nie jest w pełni wyjaśniona. Są przypuszczalnie składnikami niektórych białek, aktywatorami szlaków metabolicznych. Pierwiastki mogą się łączyć, tworząc związki chemiczne. Polega to na łączeniu się atomów w cząsteczki. Zatem związek chemiczny powstaje wtedy, gdy reagują ze sobą atomy różnych pierwiastków. Składa się z dwóch lub większej liczby pierwiastków, połączonych w określonym stosunku liczbowym. Aby się dowiedzieć więcej na temat związków nieorganicznych i organicznych, kliknij w odpowiednie miejsca na wykresie. Woda jest najważniejszym związkiem nieorganicznym na świecie. Dlatego Ziemia oglądana z kosmosu przez astronautów została nazwana niebieską planetą. To dzięki wodzie na naszej planecie istnieje życie. Jeśli Cię interesuje, jakie są proporcje występowania wody na Ziemi, kliknij przycisk Więcej. Cząsteczkę wody buduje jeden atom tlenu i dwa atomy wodoru. Woda na Ziemi występuje w trzech stanach skupienia. Gazowym, para wodna, ciekłym, stałym, lód. Cząsteczki wody są polarne. Cząsteczki wody w stanie ciekłym i stałym łączą się ze sobą słabymi, ale bardzo licznymi wiązaniami wodorowymi. Dzięki tej właściwości wody, którą jest polarność cząsteczek, jest ona doskonałym rozpuszczalnikiem dla wielu różnych związków, w szczególności takich, których cząsteczki także są polarne. Polarne cząsteczki wody oddzielają od siebie składniki związków jonowych, powodując ich dysocjację. Cząsteczki wody mają silną tendencję do skupiania się. Dlatego woda